wyszliśmy na ulicę, aby zaprotestować, wyrazić swój sprzeciw barbarzyńskiemu projektowi ustawy, który będzie zmuszał kobiety do rodzenia ciężko uszkodzonych płodów. Koleżanki nasze zebrały się dzisiaj po to, żeby też wyrazić pewne takie rozczarowanie opozycją parlamentarną. Jeżeli chodzi o sytuację z projektem Ratujmy Kobiety, jestem najzwyczajniej zawiedziona i jest mi przykro, że sytuacja wygląda w taki sposób. I mam nadzieję, że takie działania jak dzisiejszy protest i protesty w innych miastach spowodują zmianę myślenia rządzących i zwrócą uwagę faktycznie na to, jak my się czujemy traktowane. Zostałam przez Państwo ukarana, bo odbierają mi fundusz alimentacyjny, bo oczywiście ojciec dziecka nas zostawił. No, to była trochę inna sytuacja, bo był sadystą. Powiedzmy, że odeszłam od niego, bo nie dało się w tym domu wytrzymać. Więc ja jako ofiara przemocy musiałam z domu uciekać, muszę wynająć mieszkanie, pracuję, bo chcę pracować. On nie pracuje, w zamian dostał mieszkanie z miasta, dostaje wszelkie zasiłki, które ja mam pozabierane. Te zapisy są okrutne, ponieważ tak naprawdę zlikwidują prawie całkowicie aborcję, a chciałabym powiedzieć, że 96% aborcji przeprowadzanych legalnie według ustawy, która obowiązuje, dotyczy aborcji ze względów embriopatologicznych. Projekt ustawy Kai Godek, a także wniosek posła Wróblewskiego dotyczy wycofania tej przesłanki. Spotkaliśmy się na modlitwie. Tutaj, a spotkaliśmy się na modlitwie w intencji osób, które popierają aborcję. Chcieliśmy się spotkać, żeby modlić się za te osoby, bo taka jest nasza potrzeba serca. Taką czuliśmy potrzebę serca. Dyskusja o aborcji naprawdę nie ma sensu, nie przekona się drugiej strony argumentami, to odwołujemy się do siły wyższej, tak? Prosimy Maryję o wstawiennictwo i o to, żeby teraz jakby zmieniła ich serca, zmieniła ich sposób myślenia.